21 października 2022. 2 miesiące po moim update'cie do serii MuseARG, Alex Bale wrzucił kolejny materiał na swój kanał. 9. część teorii spiskowych ze SpongeBoba, trwającą 24 minuty. Ta jednak zdecydowanie inna była niż poprzednie 8, a to dlatego, że nie ma w niej teorii ze SpongeBoba. Alex ogłosił, że kończy z nimi, a teraz na kanał wrzucane będą tylko filmowe segmenty serii. Czyli to, co nas interesuje najbardziej. Oznacza to też, że będziemy mieli pewnie zdecydowanie mniej informacji do odkodowywania i łączenia ze sobą. Dlatego nie będę wam opowiadał całości filmu minuta po minucie, tylko streszczę go jak najszybciej mogę. A was zachęcam do obejrzenia go w całości na własną rękę, bo moje wytłumaczenie nie będzie w żadnym stopniu oddawać tego, jak dobry jest to film. Ale zanim w ogóle przejdziemy do streszczenia i teorii na temat 9 odsłony historii o Muzie, chcę wam przybliżyć parę ciekawych informacji, które ostatnio wpadły mi w ręce. Mianowicie, żeby zrozumieć, jak dobrze zrobiona jest ta seria, postanowiłem zrobić mały research o Alexie i zobaczyć, jak daleko sięgają jego produkcje. W pierwszym odcinku o Happy Meat Farms wspominałem o wcześniejszym projekcie ARG Alexa, Pizza Time Pizza, które opowiadało o kulcie w pizzerii, w którym w pewnym momencie Alex jest w więzieniu i obrywa mocno, i gra tam też aktor grający Wesleya w MuseARG i jest jednym z kultystów. Pokręcona historia, nie ogarniam. Przed Pizza Time Pizza Alex w 2016 roku tworzył serię Promos, która robiona była na potrzeby audycji z wiadomościami jego liceum. Z początku były to filmiki opowiadające o jakichś eventach i różnych kołach szkolnych, ale w późniejszych materiałach ukazywała się większa fabuła. Ale nie zdziwi was pewnie, jeśli powiem wam, że to jeszcze nie pierwszy projekt Alexa i musimy zajrzeć jeszcze dalej, przez delfino-konspirację, konspirację o Cookie Crisp, prawdzie o Teletubisiach, aż do pierwszego filmu na jego kanale, czyli Titanica z pacynkami ze skarpetek. Tak, już w wieku 16 lat Alex tworzył sztukę, o jakiej mało kto z nas będzie mógł pomarzyć kiedykolwiek. Ale to nadal nie pierwszy projekt Alexa. Otóż, dopiero parę dni temu skleiłem fakty i ogarnąłem, że pierwszym wielkim hitem internetowym Alexa Bale'a w wieku 16 lat było Old Root ARG. Zaczęte 11 lipca 2014 roku na Reddicie, to ARG to jedna z największych niepokojących zagadek Minecrafta. Składała się na nią ogromna ilość kodów i wiadomości, przy których kody w MuseARG to pikuś. Co więcej, to ARG pozostaje nierozwiązane po dziś dzień. Alex zapewnił, że ma ono zakończenie i ma fabułę, którą da się rozwikłać bez jego pomocy, więc odstąpił od projektu. To było jego pierwsze ARG. Ciemne obrazki wymagające podświetlania i kody wymagające mozolnego sprawdzania każdego możliwego rozwiązania. A to jego najnowsze ARG. 9. odcinek MuseARG i tak, jednak będę go streszczał minuta po minucie, jeśli jednak go nie oglądaliście sami. Pierwszy segment ukazuje nam Alexa, znużonego swoją pracą, kończącego 9. teorię o SpongeBobie. Zaczyna rozmawiać ze swoją muzą i dochodzi do wniosku, że skoro cały czas ukrywa się w ciemności, to pewnie światło jest jej słabością. Grozi muzie użycie na niej latarki, jednak ona odpowiada mu tylko... Tak, moi drodzy, w końcu widzimy muzę w całej jej okazałości. Nie tylko cień, nie migawkę, a całość tego ogromnego kotleta mielonego z zębami i mackami. Mam nadzieję, że teraz rozumiecie cel mojego przytoczenia wcześniejszych projektów Alexa. Gość przeszedł z takiej jakości na taką jakość w ciągu 6 lat i nie wygląda na to, żeby miał się zatrzymywać. Ale jeśli chodzi o postać naszego filmowego Alexa, chłopakowi naprawdę pali się grunt pod nogami. Przenosimy się do Wiktorii, przyjaciółki Alexa, która oryginalnie podarowała mu muzę. Swoją drogą, ciekawi mnie, czy ona też musiała mu się zżygać do garażu, tak jak Alex Wesleyowi. W każdym razie, Wiktoria czyści sobie spokojnie podłogę z krwi, bo jej muza najwidoczniej nie ma manier i brudzi strasznie wszystko dookoła podczas jedzenia. Chwilę później, stojąc przy zlewie, okazuje się, że ktoś jest jej w domu oprócz niej.
Ten moment kojarzy mi się tylko i wyłącznie z tym jumpscarem z Mandela Catalog. Swoją drogą, tak, mam już napisany scenariusz do Mandela Catalog, tylko że ma 25 stron i będzie trwał z 2 godziny, więc dajcie mi trochę czasu. Potrzebuję chwilki. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, jeśli nie możesz doczekać się katalogu Menela na moim kanale, bo ja nie mogę. Naprawdę, nie mogę się doczekać. Ja chcę to już skończyć. Alex nie może dodzwonić się do Wiktorii, więc dzwoni do Wesleya, sprawdzić co tam u niego. Okazuje się, że Wesley pilnuje aktualnie psa sąsiadów, więc Alex strasznie się zaniepokoił i wyznał mu, że to on dał mu jego muzę i że pies jest w niebezpieczeństwie. Postanawiają się spotkać. Potem następuje krótka przerwa na reklamę, w której Alex wykorzystał scam callerów i ludzi z CS-a, żeby reklamowali produkt za niego. Cudna robota, geniusz komedii, obejrzyjcie to, chociażby dla reklamy. Wesley upewnia Alexa, że nie ma co się martwić, skoro teraz wie, że muza lubi zwierzęta, to zabrzmiało co najmniej dwuznacznie, to będzie trzymał psa sąsiadów od niej z daleka. Wes stwierdza również, że nie widzi sensu póki co, żeby łączyć siły z Alexem i próbować niszczyć muzy. W końcu bez swojej muzy Alex nadal ma rzesze fanów i widzów chcących obejrzeć kolejny jego film, a Wes bez swojej straciłby całe wsparcie i fundusze pod jego film. W miarę uspokojony, Alex odjeżdża. Po chwili jednak jego spokój zostaje zburzony, gdy na pobliskim słupie telekomunikacyjnym zauważa plakat przedstawiający zagubionego psa. Wesley został podmieniony, Wiktoria zniknęła. A Alex jak zwykle w każdej scenie ma na sobie merch ze SpongeBoba. Ja nie rozumiem, ile on ma ciuchów związanych ze SpongeBobem, ale to już jest przesada. Dom Wiktorii okazuje się być pusty, a rachunek za wodę, która wylała się w czasie jej nieobecności, musi być naprawdę chory. Bez innych opcji Alex wraca do auta. To jednak odmawia mu posłuszeństwa. Na szczęście w okolicy pojawia się nieznajomy, który akurat chętny jest mu pomóc. Alex i Mark przez krótką chwilę gawędzą niezręcznie, bo oboje siebie kojarzą i oboje mieli ze sobą małą dramę na YouTubie. Yikes. Gdy Alex pyta, czy Mark mieszka w okolicy, ten odpowiada, że nie, po prostu przyjechał tutaj dla niego. I don't really know anything about cars. You live nearby? No, I just came here for you. What? I'm here to make sure you get home. You're almost done, Alex. Tak, wszyscy bohaterowie tej serii oprócz Alexa zdają się być opanowani przez muzę, albo podmienieni. Osobiście nadal żałuję, że to Mark nie stał się głównym bohaterem serii i że też wpadł w sidła muzy, bo według mnie miał najsilniejszą motywację ze wszystkich postaci, żeby rozprawić się z tym całym bajzlem raz na zawsze. No ale cóż, najwidoczniej to Alex jest tym wybrańcem. Albo on i jego przyjaciółka Wiktoria, która okazuje się, że jednak żyje i teraz przyjechała go uratować. W trakcie drogi oboje odbywają bardzo ckliwą rozmowę na temat ich motywacji i życia, na temat tego, że Wiktoria okłamywała Alexa, ale żałuje tego, że bez muzy myślała, że jest nikim. Ogólnie wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale potem dzieje się to. What? You okay? Yeah, it's just been a rough day. Wait, why are we stopping at my house? Victoria? We just need to make a quick stop. What are you doing? It's time to come home, Alex. No. Let me out of the car. Let me out of the car, Victoria! Let me out of the car, Victoria! Mój Boże, jak on pociesznie wygląda. Spójrzcie tylko na jego uśmiech. Cudowny chłopiec, ale i tak jest A-tier w porównaniu do Jareda. Jared jest S-tier, a muza Alexa jest A-tier. Widzimy, jak ciało Alexa przeciągane jest do jego domu. Bardzo powoli. Chłopak budzi się następnie w jakiejś hali. Najpewniej jednym z ośrodków Happy Meat Farms.
bo to wygląda na zbyt duże pomieszczenie, żeby było jego piwnicą. Konfrontuje się z jego muzą, która po chwili zmienia swoją postać. Hey, how's it going? How? I tak, jedyne co chcę teraz powiedzieć, to że miałem rację. To znaczy, jedna z moich teorii była prawdziwa. Już nie pamiętam, ile tych teorii miałem. Ale na pewno jedna z moich teorii mówiła o doppelgangerach. Na stronie Conspiracy Carl w pierwszym odcinku mówiliśmy o dwóch niezwiązanych z historią postach. Jeden mówił o doppelgangerach podszywających się pod ludzi, a drugi o samoświadowej mikrofalówce. Jeden z nich okazuje się być prawdą. I nie jest to post o mikrofalówce. To też ponownie idealnie wpisuje się w motyw meta teorii o spongebobie, którą omawiał Alex, teorii o inwazji kosmitów Medus. Osobiście nie jestem zbyt wielkim fanem tego odcinka i o wiele bardziej podobał mi się 3 razy krótszy film na kanale Cynicznego Krytyka. W nim zwięźle zakończyliśmy wątek Marka i odpowiedzieliśmy sobie na parę ważnych pytań. Jak wyglądają zarodniki, jak przeprowadzone jest sadzenie zarodnika, jak wygląda muza, jak zginął Anthony. No i ponad wszystko całość była ładnie sklejona porażająco silnym ładunkiem emocjonalnym, który niosło za sobą postać Marka. W tym odcinku tak naprawdę jedyne czego dowiadujemy się, to dostajemy potwierdzenie, że Happy Meat Farms po prostu podmienia ludzi na muzy, gdy te są już wystarczająco duże i że Wesley, Mark, Victoria, Carl, a teraz i Alex zostali już podmienieni. Co daje nam prawie zerowe możliwości co do teoretyzowania, co będzie dalej. Osobiście trzymam się teorii, że po odblokowaniu działu IT na stronie Happy Meat Farms, co jeszcze nie miało miejsca, Jared wszystko naprawi, bo kocham Jareda i mówię to nieironicznie, Jared wszystko naprawi. Bardziej prawdopodobną opcją wydaje się oczywiście, że do gry w jakiś sposób wkroczy Ramona Bynes, która jest jedyną postacią nie będącą pod wpływem prania mózgu HMF i która odpowiada za kanał This Place Is Not Happy. Pod koniec filmu dostajemy wiadomość, że ostatni, finałowy epizod serii pojawi się w roku 2023. Najpewniej pod koniec pierwszego kwartału, jeśli nie później. Nie ma tu co prawda mowy o innych kanałach, więc możemy zakładać, że This Place Is Not Happy zostanie zaktualizowane w swoim czasie niezależnie od kanału Alexa. Bo to właśnie z filmów z tego kanału dostawaliśmy hasła do poszczególnych sekcji na stronie HMF. Będę zawiedziony, szczerze mówiąc, jeśli nie będzie tutaj jakiegoś dużego twistu. Chociaż nadal pozostaje możliwość, że otrzymamy bad ending całej serii i po prostu skończy się to wszystko w taki sposób, że wszyscy zostaną zasymilowani, albo co gorsza, okaże się, że wszyscy na świecie są tak naprawdę kosmitami, którzy podmienili ludzi, łącznie z nami. To też jest opcja. Została nam jeszcze kwestia, o której wam nie powiedziałem. Mianowicie, tuż po tym jak Alex zostaje wciągnięty przez swojego klona, kończy się film i jego otoczka fabularna o teorii ze SpongeBoba, widzimy dosłownie sekundę materiału, w której Alex Bale pojawia się w białym pomieszczeniu i krzyczy, żeby ktoś mu pomógł. I nie, to raczej nie jest to więzienie z Pizza Time Pizza, HMF nie jest zarządzane przez Pizzamana. Mam nadzieję, że nie. Moją bieżącą teorią jest, że to jakaś forma wirtualnej rzeczywistości albo hibernacji, zakładając oczywiście, że Alex nadal żyje i to nie wiem, nie jest piekło, niebo, limbo jakieś. Co jeśli wszystkie osoby zasymilowane przez Happy Meat Farms wrzucane są do jakiegoś pudełka? Ich umysły lub dusze czy cokolwiek stają się jednością przez to, że pakowane są do systemu, którym zarządza właśnie Jared. Tak, wracam znowu do Jareda. Nie żartowałem z tym, że uważam, że będzie ważne. O wirtualnej rzeczywistości mówię właśnie dlatego, że jedyną nierozwiązaną bardziej postacią na chwilę obecną jest właśnie Jared, zarządca działu IT, monitorujący wszystkich hostów, więc może obserwuje ich również po asymilacji. Jeśli miałbym wskazać punkt, w którym ta historia obróci się z powrotem na korzyść ludzkości, to byłby właśnie nim dział IT i Jared, określony przez HMF jako niedorobiony.
czyli może w jakiś sposób buntowniczy. Inną opcją, równie ciekawą, byłoby udział widzów. Co jeśli odblokowanie działu IT otworzy nam, uczestnikom tego ARG, możliwość dokonania wyboru albo podjęcia jakiejś decyzji względem przebiegu fabuły? W końcu ARG ma w swoim akronimie G nie bez powodu. To w końcu doświadczenie z udziałem graczy, widzów, zazwyczaj nie tylko na poziomie odkrywania fabuły, ale również wpływania na nią. Mimo że nie jestem zbyt dużym fanem tego konkretnego materiału, uważam, że ogrom pracy, jaki został w niego włożony, nadrabia brak przełomowych odkryć, na których w gruncie rzeczy nie zależy mi aż tak, jeśli po prostu film jest dobrze nagrany. A ten jest naprawdę dobrze nagrany. I nie zdziwiłbym się, gdyby Alex na swojej drodze kariery wkrótce wziął się za film pełnometrażowy. Na chwilę obecną wiemy, że jeszcze w trakcie albo po zakończeniu Muse ARG jego następnym projektem będą teorie konspiracyjne związane z inną bajką, z magicznym autobusem. Nie będzie to niosło pewnie ze sobą całej nowej serii ARG, ale biorąc pod uwagę historię zniewalająco kreatywnych projektów na koncie Alexa, i tak spodziewać się możemy wysokiej jakości filmów. Tak czy siak, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał i moje kilka groszy w tej aktualizacji dało wam również do myślenia i pobudziło wasze szare komórki co do teorii na następną, finałową odsłonę Muse ARG. Ja jestem Pio, to była aktualizacja do Muse ARG, do zobaczenia... kiedyś.